jesteśmy na wizji. Witajcie kochani. Jest oczywiście ze mną Magda. Czekaj, strasznie mamy jakoś tutaj ciemno, ale może dlatego, że usiadłyśmy troszeczkę inaczej przed sklepem, przed którym właśnie przed chwilą nagrywałyśmy, bo jeśli jeszcze nie słyszeliście i nie widzieliście, to lećcie na kanał do Magdy, ponieważ tam pojawił się film z Hebe, a my za moment wybieramy się do Rossmana. Dlaczego? No dlatego, że mamy wyzwanie, kochani, wyzwanie kosmetyczne, dlatego że, uwaga, mam nadzieję, że siedzicie teraz, jak to oglądacie, bo jak nie, to spadniecie. Z krzeseł, ze wszystkiego, siedźcie dobrze. Mamy 150 zł na skompletowanie całej pielęgnacji, takiej uniwersalnej dla każdego. Uważam, że przy dzisiejszych cenach kosmetyków i tego, ile tego używamy, to jest naprawdę duże wyzwanie, także powiedz coś więcej, bo ja za nie mówiłam, jak to usłyszałam. Tak, słuchajcie, to był mój pomysł. Magda, jak usłyszała, że wymyśliłam taki pomysł, to od razu się ucieszyła, ale potem stwierdziła, że czy to się na pewno uda? Ja się targowałam, żeby trochę podniosła kwotę, bo naprawdę, wiecie, nie. To nie jest proste. Nie, nie ma mowy o podniesieniu kwoty. Koniec, kropka. Tak, nie ma mowy, bo bardzo często prosicie o tanie i dobre, skuteczne kosmetyki, więc musicie wejść na kanał do Magdy i zobaczyć, czy udało nam się w Hebe skompletować pielęgnację do 150 zł. To nie było łatwo. Nie było łatwo, ale zobaczycie, czy nie przekroczyłyśmy budżetu. I teraz lecimy do Rossmana, zobaczymy, czy w Rossmanie uda nam się to zrobić. Czy też nie przekroczymy, czy przekroczymy budżet. No zobaczymy, co to się wydarzy i czy uda nam się znaleźć właśnie kompletną pielęgnację, taką, która będzie pasowała do każdego typu skóry. Lecimy. Lecimy, nie ma czasu do stracenia. Chodźcie. Kiedy wzięła koszyk? Nie, no myślę, że mały. To co, zaczynamy? Oczyszczanie? Oczyszczanie, tak jak wcześniej. Lecimy, zobaczymy, czy uda nam się znaleźć jakieś produkty oczyszczające w dobrej cenie. Okej, słuchajcie. Mój pierwszy wybór do oczyszczania, demakijażu i do mycia. Zobaczcie. Ten produkt od marki Bielenda, czyli seria Hydrolipidium. I tutaj mamy delikatną emulsję do mycia i demakijażu. I rzeczywiście to jest bardzo fajny, delikatny produkt, który ma bardzo fajny skład i substancje aktywne, takie jak kwas hialuronowy, ceramidy, fosfolipidy, skwalan, sorbitol. I to będzie produkt, który rzeczywiście super sprawdzi się do pierwszego kroku demakijażu, do skóry wrażliwej, tak naprawdę do każdego typu skóry, bo on ma taką fajną, przyjemną konsystencję, ale również można go zastosować w porannym myciu. Natomiast ja bym jeszcze tutaj dodała drugi krok pielęgnacyjny, czyli na przykład piankę albo żel. Widzę, że już Magda coś wybrała, więc zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, cenowo mamy 29,90. To co, wrzucamy do koszyka i zobaczymy, co tam wybrała Magda. Magda, co Ty wybrałaś? Słuchajcie, ja wybrałam piankę. Ogólnie bardzo lubię takie formuły i to jest pianka nawilżająco-krojąca z AA. Anita mówiła, że ona jest naprawdę spoko. Tak. Ja powiem Wam, że ma spoko cenę, więc ja bym wzięła na przetestowanie, ale tutaj Anita powie Wam więcej o składzie. Co, dlaczego? I wrzucamy do koszyka. Tak, poczekaj, poczekaj. Zanim wrzucimy do koszyka, to powiem Wam, że Magda bardzo fajną tą piankę wybrała. Dlatego, że tak, mamy nawilżenie i mamy ukojenie. Skóra wrażliwa, każdy typ skóry tak naprawdę sucha i skóra mieszana. Dodatkowo mamy kwas hialuronowy, aloes i prebiotyki. Zresztą widzicie, na piance jest napisane każdy typ skóry, cery, hypoalergiczna, więc bardzo dobry produkt. I teraz tak, ta pianka super sprawdzi się w drugim kroku oczyszczenia, ale też bardzo fajnie sprawdzi się w porannej pielęgnacji. No i cena jest jej dobra. Nawet akurat zobaczcie, nam się trafiła promocja. Tak, ale w klasycznej cenie też jest. Tak, 18 zł to myślę, że jest naprawdę dobra cena jak za piankę z bardzo fajnym składem. Poczekajcie, jeszcze sobie zerknę tutaj, co tutaj takiego się znajduje. Czy nie ma żadnych substancji kontrowersyjnych? Absolutnie nie. No dobrze. Co, Magda? Wrzucamy? Tak jest. Słuchajcie, przeglądamy sobie teraz półki, żeby znaleźć jakieś serum w dobrej cenie. Widzę, że tutaj jest akurat w Rossmanie promocja też na te serum Eveline. Ale Magda, ty coś widzisz, że tutaj też fajnie znalazłaś. Słuchajcie, ja bym chciała, żebyś ty powiedziała, co ty myślisz, bo zobaczcie, Soraya ma taką linię całą, która jest naprawdę atrakcyjna cenowo i tutaj mamy nawilżające serum kojące. No, i proszę cię, powiedz mi, co ty o tym myślisz, jeśli chodzi o skład? No tutaj te wyróżnione substancje aktywne są fajne. Poczekajcie, zobaczymy, co my tutaj mamy w składzie. I rzeczywiście, mamy
wysoko w składzie betainy, glicerynę, kwas mlekowy, kwas laktobionowy, hialuronian sodu, kwas poliglutaminowy. Ej, no fajny ten skład, żadnych substancji kontrowersyjnych tutaj nie ma. Nie ma też jakichś związków zapachowych, które mogłyby podrażniać. Ma to być produkt nawilżający, kojący i rzeczywiście ma takie substancje w składzie, więc myślę, że fajnie się tutaj sprawdzi. To jest kompleks 10%, więc nawet fajny. Do każdego typu skóry jak najbardziej, no bo przecież nawilżenie musi być. I zobaczcie, to jest serum, które można stosować rano i wieczorem, a cena, no genialna, 19,90. Więc ja myślę, że możemy je wrzucić do koszyka. Dajcie jak znać, najbardziej może tak. Wy znacie ten produkt, bo my chyba się nie spotkałyśmy. Wiesz co, ja gdzieś mi się rzuciło w oczy, że jest właśnie taka seria, ale wiecie co, ja tak patrzę sobie tutaj właśnie teraz. Inne. Bo zobaczcie, tutaj są też kremy. I te kremy są w bardzo dobrej cenie, czyli mamy je za niecałe 16 zł, a możemy je dopasować do każdego typu skóry. I to są kremy prebiotyczne na dzień i na noc. Jaka czyli tu jest, ale poczekaj, jaka tu jest pojemność tego? Pokaż. Pięćdziesiątki, ty. A mogę sobie wyjąć jedno, żeby zobaczyć, jak to wygląda? Myślę, że tak, poczekaj, jeszcze mamy tutaj skład. Ale ładne. No, ładnie to wygląda. Składy są też całkiem, te składniki aktywne są naprawdę całkiem ciekawe. To już są produkty perfumowane, z tego co widzę, bo są związki zapachowe na końcu. Ale myślę, że można by było się nimi zainteresować. Bo tak jak mówię, no dopasowane do każdego typu skóry i bardzo dobra cena. Natomiast słuchajcie, no zaskoczyły mnie te busty. Jestem bardzo ciekawa, jak one się sprawdziły. Wrzuciłaś do koszyka? Tak, wrzuciłam. Jest bust, proszę bardzo. Dobra. No to co, szukamy dalej następnych kosmetyków. Tak jest. A teraz wam coś pokażę, bo Magda powiedziała, co ty robisz, co ty robisz? Nie, a ja nie mówię, wiem. Mam, przecież mi się przypomniało, krem. Krem do twarzy, słuchajcie, jak wejdziecie sobie do Rossmana na tę opcję takich, o zobaczcie tutaj, miniaturek, to tutaj są takie kremy z Isane w dwóch wersjach, czyli z takim misiaczkiem i taki kwiatowy. I to są kremy, które bardzo przypominają zapewne kojarzycie Nivea, ale składy tych kremów są po prostu genialne. Co? Nie ma żadnych substancji kontrowersyjnych. Nie ma tutaj parafiny. One są na bazie masła shea. Teraz wam pokażę. Czekajcie. Czekaj, czekajcie. Może pomogę. No dobra, to pomóż mi. Zobaczcie. Drugi, a bo tutaj nie ostrzy mi. Dobra, mam. Drugi w składzie jest masło shea. Później mamy emolienty, glicerynę, emolienty, masło kakaowe, ekstrakt z pestek. Czekaj, co to było chyba? Pestki armenika, brzoskwinia, o ile dobrze pamiętam. Olej ze słodkich migdałów, olej oliwkowy, związki zapachowe, hialuronian sodu. I tutaj już mamy substancje, które będą tworzyły formułę tego produktu. No zobaczcie, to jest tak kompleksowy kosmetyk. Ale czy to nie jest na noc? Powiedz wiesz mi. Co, powiem ci tak, ze względu na to, że mamy go na prawie na bazie masła shea, to będzie taki tłustszy krem. Ale on się sprawdzi spokojnie do skóry normalnej, suchej i mieszanej. Przy tłustej, no, trzeba by było wypróbować, jeśli ona by była odwodniona, to myślę, że tak. Zobaczcie, tu mamy pojemność 30 ml, a cena, uważajcie, ta-da, 5,50. Oczywiście, no to nie jest krem, który będzie działał jakoś przeciwzmarszczkowo. Krem, no nie wiadomo jaki. Bardziej bym powiedziała, że to jest taki krem opatrunek, okluzyjny, taki no wypadkowy. Taki no, no normalny krem, tak? No bo mamy tutaj substancje właśnie takie nawilżające, regenerujące, jak masło shea. Mamy te emolienty, które będą tworzyły tą okluzję na naszej skórze, ale nie ma tutaj żadnych substancji kontrowersyjnych. Nie ma tutaj parafiny, nie ma tutaj żadnych substancji, których możecie się obawiać. No oczywiście, że są konserwanty, są zagęstniki, są zapachy, ale 5 zł, no, Magda, niecałe 6 zł, co ty na to, na to moje jest odkrycie? Super pomysł i to też fajnie się sprawdzi na domknięcie serum. Tak, tak, no oczywiście, bierzemy. Że tak. Ale nie wiem, ja, słuchaj, no nie wiem, jak będzie się to też sprawdzało pod filtr, ale ja myślę, że warto przetestować, no bo słuchajcie, 6 zł za 30 ml. Albo słuchaj, możemy po prostu wziąć wtedy bogatszy filtr i zrezygnować na przykład przy tłustej cerze z takiego kremu na dzień. Tak, to też jest prawda. Oczywiście, bardzo dobrze, Magda. Widzę, że ty tutaj kombinujesz. Dobra, to co, wrzucamy do naszego koszyka? Tak jest. Wrzucamy.
Słuchajcie, Magda znalazła bardzo fajny tonik, esencję. Tak jest. Co pierwsze, ty tu masz, kochana? Wiesz co, pierwsze moje spostrzeżenie jest takie, że w Rossmanie jest mało toników. Tak, ja zawsze to mówiłam. Nie pomijamy tego kroku w pielęgnacji. Bardzo często o tym mówię, że właśnie mam wrażenie, że w Rossmanie tych toników jest naprawdę zawsze bardzo mało. Bardzo mało, ale dobrze, że udało ci się coś znaleźć. Co to jest? Soraya Plante. To jest Soraya Plante. Ja miałam już tą linię, miałam kilka produktów i naprawdę uważam, że jest warta uwagi i myślę, że powinna cieszyć się, wiesz, jakąś większą popularnością, bo to są naprawdę uczciwe produkty w bardzo fajnych cenach, naturalne, dostępne w Rossmanie, od ręki. No i tak jak mówię, w cenach spoko i te pojemności też są spoko. Tu jest 200 ml, więc też bez problemu zabierzecie to, wiecie, w podróż, może niekoniecznie do bagażu podręcznego, ale zobaczcie, to jest naprawdę fajna taka mała butelka. No i sam skład toniku jest bardzo fajny, tak. ale co dalej ze składem, to powiem wam. Zaraz wam powiem, a czekaj, ile ona kosztuje? On kosztuje 18,49 w regularnej cenie. No to też jest dobra cena. Dobra cena za pojemność. I słuchajcie, tu jest informacja od producenta, że to jest esencja tonizująca. Więc bardzo fajnie, bo możemy ją aplikować też na dwa sposoby. Możemy na wacik, możemy na dłonie wklepywać, mamy wodę neroli, mamy tutaj algę, jest glukonolakton z tego co widzę, nawilżający. Naprawdę bardzo fajne składniki, nie ma tutaj żadnych substancji kontrowersyjnych. Oczywiście, że mamy konserwanty, ale większość to jednak są substancje pochodzenia naturalnego. Słuchaj, fajne, no naprawdę, to proszę, do koszyka. Bardzo fajne. Wrzucamy do naszego Bierzemy koszyczka go. I szukamy następnych kosmetyków. Tak jest. Magda znalazła krem pod oczy. Patrzcie na to. Słuchajcie, z Alterre, czyli kosmetyk naturalny. Nie sugerujcie się tym, że to jest skóra dojrzała, bo skóra będzie sobie tam brała z niego to, co chce. I on nie ma złego składu. Naprawdę fajny. Jest ten skład rzeczywiście bogaty. Fajnie macie tutaj rozpisane na tubce co i jak. Czyli jakie substancje są pochodzenia roślinnego, które są jakie, żeby też wszystko wiedzieć. Ale wiecie co, naprawdę fajny jest ten krem. Bardzo ciekawy. Ile on kosztuje? 21 zł, także myślę, to że... To też jest dobra cena. No, możemy sobie go wypróbować i wrzucić do koszyka. Jest w ogóle spory wybór, jeśli chodzi o kremy pod oczy tej marki, bo ogólnie w Rossmanie też, słuchajcie, szału nie ma. Co powiesz? Nie, w ogóle ja jestem przerażona tym. Ja mam wrażenie, że ja nie wiem, co się dzieje, ale tak, wystawione są kremy, wystawione są serum, a przepraszam bardzo, gdzie są kremy pod oczy, gdzie są te toniki? Przecież w tych seriach, które tutaj widzimy, tych produktów, są kremy pod oczy do kupienia online, są toniki, są jakieś inne dodatkowe produkty, a stacjonarnie tego nie ma. Ja nie wiem, skąd taka polityka w Rossmanie, natomiast dobrze, że nam się udało coś jednak znaleźć. Wrzucamy ten krem do naszego koszyka i co nam jeszcze zostaje? Filtr. SPF, tak jest. Największe wyzwanie chyba. Tak. Moi drodzy, ja proponuję San Ozon 50. Mamy tutaj ochronę UVA, UVB. Możemy nakładać na całe ciało, ale możemy też nałożyć na twarz. Nie zawiera kontrowersyjnego oktokrylenu. Fajna, przyjemna konsystencja, 100 ml w tubeczce i kosztuje, uwaga, 15 zł. Także myślę, że to będzie fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o filtr. Wrzucam go tu, ale słuchajcie, Magda też coś znalazła. Ja mam pytanie, Anita, do ciebie. Tak, bo to wszystko brzmi bardzo fajnie. Te kremy kosztują każdy z nich 22,99. Zobaczcie, wszędzie tu mamy SPF 50, mamy wysoko wodoodporny. No i ja bym chciała Anity zapytać, co ona o tym myśli, bo tutaj mamy kompleks kojący, tutaj mamy supermatowe wykończenie, tutaj mamy, pomaga zapobiegać przebarwieniom, więc ja bym chciała, żebyś zobaczyła skład i tak, wiesz, na szybko oceniła, czy jest to... No, powiem ci tak, składy są naprawdę, no zobaczcie, składy są takie treściwe i rzeczywiście dużo jest tutaj substancji aktywnych, ale uwaga, w tych produktach mamy niestety substancje kontrowersyjne, takie jak oktokrylen, który jest filtrem na samym początku, więc jeśli jesteście osobami, które stronią od tego typu filtra, no to nie. Natomiast jeżeli nie jesteście osobami, które przykładają uwagę do substancji pochodzących takich kontrowersyjnych, to z tego, co patrzę na te składy, to powiem ci, że są całkiem fajne. No, mamy tutaj różne fajne ekstrakty. Mamy bisabolol, betainę, mamy tutaj lecytynę, mamy hialuronian sodu. Jest dużo naprawdę fajnych substancji, które będą nie tylko działały same filtry ochronne, ale w ogóle będą to takie produkty, które można na przykład stosować w ciągu dnia. Na przykład, wiesz, zrezygnujemy z kremu na dzień i nakładamy od razu filtr 50.
Bardzo ciekawe. Poza tym zobaczcie, one też mają tutaj ochronę nie tylko przed UVA i UVB, ale mamy też na przykład ochronę przed niebieskim światłem. O. Także coś takiego, jakbyście szukały. Tak. Jeśli nie stronicie od substancji kontrowersyjnych, to myślę, że warto się nim przyjrzeć, bo one są też w bardzo dobrej cenie. A czekaj, jaką mamy tutaj pojemność? I chyba 30, wiesz? 12 miesięcy przydatność. A 50? No. Wow. No to proszę bardzo. A ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, jeśli chodzi o krem z filtrem. Chodźmy. No. Dobra, słuchajcie, lecimy. Magda ma dla mnie jakieś pytanie. Przepraszam was, że się tak śmiejemy, ale trochę stopa mi się tam, coś na stopie mi się zaczęło dziać. I mówię do Magdy, mrówki mi chodzą. Wygonię, wygonię. Dobra. Ale już żyjemy, dajemy radę. Fajny filtr. Moim zdaniem, w tamtym roku go testowałam i ja bym chciała, żebyś się wypowiedziała o składzie tego produktu. Ja go nie znam. No. W sensie znam markę, znaczy bardzo się dobrze. Obawiam, no. O składzie. Jakiś Ceramid Protect. Poczekajcie, ja muszę najpierw znaleźć, gdzie tu jest skład. Proszę. Jest. No cóż, moja droga. Gdyby nie to, że jestem osobą, która nie przykłada uwagi do substancji kontrowersyjnych, no to mogę ci powiedzieć, że jest fajny. Natomiast gdybym była taką osobą, która przykłada uwagę do substancji kontrowersyjnych, to tak, wysoko w składzie mamy alkohol, więc może troszeczkę nam tutaj wysuszać. Poza tym mamy trietonolaminę, też o tutaj, tutaj o. Czekajcie, ja sobie tak tutaj patrzę dokładnie co i jak. No mamy filtry, mamy krzemionkę, gdzieś na końcu składu mamy też ten ceramid, mamy tutaj dużo różnych zagęstników. No powiem ci tak, to nie jest skład wow, żebym powiedziała ej, w ogóle ekstra, bierz od razu, są lepsze. Okej, wiesz co, pytam tak z ciekawości, bo szczerze mówiąc to był jeden z pierwszych filtrów takich drogeryjnych, który zachwycił mnie swoją konsystencją. To jest, wiecie, on nie jest taki ciężki, on nie jest taki tłusty po prostu. Wiesz nie... dlaczego? No właśnie alkohol, dlatego, że... Nie, nie dlatego, że alkohol. Odkładam go w takim razie. Tylko dlatego, że właśnie patrząc na skład, tam jest dużo takich substancji, które jak ktoś się nie zna, to powie, że to jest mikroplastik, a z drugiej to są substancje, które właśnie będą sprawiały między innymi, że ta konsystencja będzie taka przyjemna, ona będzie taka lekka i fajnie będzie działała i fajnie się rozprowadzała, a tak jak sama mówisz, my to też czasami lubimy w tych filtrach, tak? No ja zwracam na to uwagę, bo wiesz, później w ciągu dnia czy w jakieś upały, no to fajnie jak ten produkt nosi się dobrze, a nie się gdzieś tam wyświecamy i faktycznie no mi konsystencja tego produktu bardzo odpowiada. A ja w ogóle też powiem ci, że lubię tą serię Ambrus Olive, czy jakoś tak to się wymawia. Fajne produkty. Tutaj widzimy jeszcze, że są jakieś z Nivea i tak dalej. W ogóle tu jest hit, ale na razie wam nic o tym nie powiem. Ale temat. Tak. Słuchaj, my moglibyśmy w ogóle nagrać film na temat filtrów oddzielny. To jest takie podsumowanie wszystkiego, co człowiek dostawał. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. To może rzeczywiście byśmy mogły nagrać taki film. Trwał. No dobra, dobra. Nie zagaduj słuchajcie, mnie. Zobaczymy. Mamy ten nasz koszyk, mamy wszystko. Idziemy teraz idziemy to podliczać. Tak. Słuchajcie, rozstawiły się z torebkami na ziemniaki, z koszykiem. Moja bierzesz, droga, Magda? Zaraz sprawdzamy. Przestaniesz się śmiać. Zaraz zobaczymy, czy nam się to udało. Proszę. Lecimy. Lecimy, pokazuj. Jak to się szybko nawija, kochani, wszystko. Tu idzie szybciej niż w hebe. Tak. Pieniądze też tu idą szybciej niż w hebe chyba. Dawaj, wyciągaj wszystko. Czekaj, wyciągnę. Po kolei. Dobra. Masz. Trzymacie się tam. Uwaga. Przekroczymy czy nie? Jak myślisz? No zostały jeszcze dwa kosmetyki. Ja zaraz mamy stówkę. Uwaga. Jej, zobaczcie, udało się. Mamy 122,43, więc idealnie się zmieściłyśmy. Cała pielęgnacja. Proszę pielęgnację. Bardzo. Proszę bardzo. Czyli da się w Rossmanie? Da się w Rossmanie. Tak jest. To nie ta ręka. Bicki trzeba nie wiedzieć. No dobra, opowiadaj. Wiecie co? Tak szczerze wam powiem, że uważam, że to jest bardzo trudne zadanie, bo tak jak właśnie Anita mówiła, że ceny kosmetyków poszły do góry i ja mam wrażenie, że my trochę tak tego nie czujemy, jak na przykład idziemy po jeden kosmetyk, nie? To wtedy jest takie, trochę się przymyka na to oko.
ale jak już trzeba wybrać całą pielęgnację, to uważam, że sprawa naprawdę się komplikuje i to nie jest takie proste. No i teraz tak, moje podsumowanie Rossmana jest takie, że gdyby nie ten twój tip z tym kremem z Isany, za 6 zł niecałe, tak? To my byśmy się nie wyrobiły w budżecie, nie ma szans, mimo tego, że niektóre z tych produktów były na promocji. Uważam, że jest bardzo słaby wybór toników w Rossmanie. Kremów, tak jak pod powiedziałaś, oczy. Kremów pod oczy. Mhm. Jeśli chodzi o kremy z filtrem, to gdzieś tam wiecie, na Instagramie widzi się, że jest dużo nowości. I teoretycznie są to marki, które powinny być w Rossmanie, natomiast w praktyce wcale tego nie ma. Więc ja szczerze mówiąc jestem troszeczkę zawiedziona wyborem, ale uważam, że bardzo ładnie sobie z tym poradziłyśmy. Plus wiecie, macie tutaj merytoryczną wiedzę o Danity, więc no mam nadzieję, że ten film przypadł wam do gustu. Znaczy tak, wiecie co, prawda jest taka, że po pierwsze, jeśli jesteście osobami, które stawiają na bardziej naturalną pielęgnację, a kosmetyki, które nie zawierają substancji kontrowersyjnych w składach, to będziecie musieli wydać dużo więcej niż 150 zł, żeby skompletować pielęgnację, bo niestety te produkty kosztują więcej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jeśli chodzi o ten wybór, to też, wiesz co, powiem ci tak średnio. Szału nie ma. Szału nie ma, żeby wybrać takie tanie kosmetyki, a dobre, średnio. Natomiast cieszę się bardzo, że udało nam się znowu coś tam powybierać. Chociaż myślę, że wiesz co, tak mi się wydaje, że gdybyśmy my ten film robiły konkretnie pod konkretny typ skóry, na przykład wybierały kosmetyki do 150 zł dla skóry mieszanej, to myślę, że byłoby nam łatwiej. Tak, ja też tak uważam. No właśnie, niż wybierać takie kosmetyki, które sprawdzą się do każdego typu skóry. Ja też tak uważam. To jest na pewno wyzwanie. Natomiast udało nam się, z czego się bardzo cieszę. Tak. Więc mam nadzieję, że te nasze dwa filmy, czyli ten film u Magdy i ten film u mnie, będą dla was przydatne. I teraz moje pytanie do was. Co byście powiedzieli na to, gdybyśmy zrobiły takie wyzwanie, ale w perfumerii? Magda, co ty myślisz o tym? Na przykład Douglas i Sephora. Dobra, tylko jaka kwota? Wiesz, żeby znaleźć naprawdę dobre kosmetyki, a z drugiej strony, żeby te ceny, bo wiadomo, jak jest w perfumeriach, nie były tak. Wy zaproponujcie, bo jeżeli jesteście za tym, żebyśmy zrobiły takie wyzwanie i podoba wam się ten pomysł, a wiecie doskonale, jakie są ceny w perfumeriach, to rzućcie kwotę, do której powinniśmy się zmieścić. Ale wiecie, żeby to też była taka realna kwota, nie tam, że rzucicie 100 zł, tak? No to bo za 100 zł w perfumerii to my nic, to może kupimy tylko produkt oczyszczający. Ale rzućcie taką cenę, żeby była realna, nie zawyżona, nie za niska. Taka akceptowalna przez nas po prostu. Jest to ciekawa. Jakbyście na przykład wy chcieli pójść do perfumerii i skompletować sobie pielęgnację z kosmetyków bardziej takich, wiecie, droższych i macie konkretny na to budżet. O. Więc jestem ciekawa, co wy na to. Dajcie znać. Oczywiście, że wrócimy do formatu modowego. Musi być, więc spodziewajcie się, że będzie. Natomiast wiesz co, Magda, jestem z nas dumna. Ja jestem zaskoczona. Że podjęłyśmy takie wyzwanie i poszłyśmy coś wykombinować specjalnie dla was. Tak. Powiem wam szczerze, że ja byłam bardzo sceptycznie nastawiona. Jak usłyszałam, że wyzwanie super, jak usłyszałam jaka kwota, to ja mówiłam do Anity, że to jakby nie jest możliwe. Ja będąc bez Anity bym sobie nie poradziła albo po prostu kupiłabym kosmetyki tak, ze słabszym składem, wiesz, bo tych tanich kosmetyków jest sporo, ale niekoniecznie na wszystko warto zwrócić uwagę, więc myślę, że tutaj twoja pomoc i wyjaśnianie, no i z tego wyszedł fajny merytoryczny film. A, bo jeszcze chciałam wam powiedzieć, że jest bardzo dużo kosmetyków, ale my tak mówimy słabszy, lepszy, gorszy skład. Słuchajcie, to nie chodzi o te substancje kontrowersyjne, bo chciałam to podkreślić, że coś jest gorsze, że coś jest lepsze. Nie, po prostu chodzi o to, że czasami w tych składach kosmetyków tańszych nie ma nic. No właśnie, nie ma nic chodzi. Ciekawego, jest kosmetyk tańszy, a tak naprawdę jest dużo substancji bazowych, bardzo mało składników aktywnych. No i co z tego, że produkt jest tani, jeśli ten skład po prostu nie zachwyca, nie przyciąga. Więc uwierzcie mi, że to wcale nie jest łatwe, żeby coś takiego wybrać. Ale co Magda? Udało się. Także jeszcze raz zapraszam was na kanał do Magdy. Czekamy na wasze komentarze i oczywiście widzimy się w kolejnym. Bardzo dziękuję, że mogłam po ciebie znowu wystąpić. A, ja też. Pa!